Świat zwierząt jest pełen niesamowitych i fascynujących stworzeń. Niektóre z nich są tak dziwne, że trudno uwierzyć w ich istnienie. W tym filmie przedstawimy najdziwniejsze zwierzęta na świecie, które z pewnością zaskoczą nawet największych miłośników przyrody. Aksolot to jedno z najbardziej tajemniczych i fascynujących zwierząt na świecie. Te małe, wodne stworzenia są pełne niespodzianek i ciekawostek, które z pewnością zainteresują każdego miłośnika przyrody. Oto 10 najciekawszych faktów o aksolotlach, które warto znać. Aksolotl jest gatunkiem salamandry, która żyje w wodach Meksyku. Jego nazwa pochodzi od azteckiego słowa axolotl, co oznacza wodny potwór. Aksolotl jest również znany jako meksykańska ryba pieszochodząca, co jest odniesieniem do jego zdolności do poruszania się po dnie zbiornika wodnego. Aksolotl jest gatunkiem endemicznym, co oznacza, że występuje tylko w jednym miejscu na świecie. Jego naturalnym środowiskiem są jeziora i kanały w Dolinie Meksyku, w szczególności jezioro Zaczymilco. Aksolotl jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Jego populacja znacznie zmniejszyła się w ostatnich latach z powodu zanieczyszczenia wody, urbanizacji i introdukcji obcych gatunków ryb, które polują na aksolotla. Aksolotl ma zdolność do regeneracji utraconych części ciała. Może odrastać kończyny, ogon, a nawet serce i mózg. Jest to jedna z przyczyn, dla których aksolotl jest obiektem badań naukowych w dziedzinie medycyny regeneracyjnej. Aksolotl jest gatunkiem neotoniczny, co oznacza, że zachowuje cechy larwalne przez całe życie. Nie przechodzi przez typowy proces metamorfozy, jak większość salamander, i pozostaje w stanie larwalnym nawet po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Aksolotl ma unikalny sposób oddychania. Posiada skrzela, które pozwalają mu oddychać pod wodą, ale może również oddychać powietrzem atmosferycznym dzięki płucopławom, które są zlokalizowane w gardle. Aksolotl ma bardzo słaby wzrok i polega głównie na węchu i dotyku, aby znaleźć pożywienie. Jego dieta składa się głównie z małych ryb, skorupiaków i owadów wodnych. Aksolotl ma różne kolory, w tym dziki typ, który jest brązowy z czarnymi plamami, oraz różne mutacje, takie jak albinotyczny, biały z czerwonymi oczami, leucystyczny, różowy z czarnymi oczami i melanistyczny, czarny. Aksolotl jest gatunkiem jajorodnym. Samica składa od 100 do 1000 jaj, które są zapłodnione przez samca. Jaja są ukryte wśród roślinności wodnej i wykluwają się po około 2 tygodniach. Aksolotl stał się popularnym zwierzęciem domowym w ostatnich latach. Jest stosunkowo łatwy w hodowli, ale wymaga specjalnych warunków, takich jak odpowiednia temperatura wody, filtracja i dieta. Aksolotl to niewątpliwie jedno z najbardziej niezwykłych i fascynujących stworzeń na naszej planecie. Jego zdolność do regeneracji i neotenia sprawiają, że jest nie tylko ciekawym obiektem badań naukowych, ale również symbolem nadziei na przyszłość medycyny regeneracyjnej. Niestety, jest to również gatunek zagrożony wyginięciem, dlatego ważne jest, abyśmy dbali o jego ochronę i zachowanie naturalnego środowiska. Nosorożec indyjski, znany również jako nosorożec jednorożec, to jeden z 5 gatunków nosorożców, które można spotkać na świecie. Jest to fascynujące zwierzę, które posiada wiele interesujących cech i właściwości. W tym artykule przedstawiamy 10 ciekawostek o nosorożcu indyjskim, które mogą zainteresować każdego miłośnika przyrody. Nosorożec indyjski to drugi co do wielkości lądowy ssak w Azji, zaraz po słoniu azjatyckim. Samce mogą ważyć nawet 2,7 tony, a samice są nieco mniejsze. Charakterystyczną cechą nosorożca indyjskiego jest jego pojedynczy róg, który może osiągnąć długość do 60 cm. Róg ten jest w rzeczywistości zbudowany z włókien keratynowych, takich samych jak ludzkie włosy i paznokcie. Nosorożec indyjski ma bardzo grubą skórę, która może osiągnąć grubość nawet 4 cm. Skóra ta jest podzielona na duże płyty, co sprawia, że zwierzę wygląda jakby miało na sobie zbroję. W przeciwieństwie do innych gatunków nosorożców, nosorożec indyjski jest dobrze przystosowany do życia w wodzie. Spędza dużo czasu w rzekach i jeziorach, gdzie może się ochłodzić i pozbyć pasożytów. Nosorożec indyjski jest roślinożercą i żywi się głównie trawą, liśćmi, gałęziami i owocami. Potrafi zjeść nawet 100 kg roślinności dziennie. Nosorożec indyjski ma bardzo słaby wzrok, ale rekompensuje to doskonałym słuchem i węchem. Potrafi wyczuć zapach innego nosorożca z odległości nawet kilku kilometrów. Samice nosorożca indyjskiego rodzą jedno młode co 3 do 4 lata.
Ciąża trwa około 16 miesięcy, a noworodek waży około 60 kg. Nosorożec indyjski jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Głównymi zagrożeniami dla jego populacji są krusownictwo, utrata siedlisk i konflikty z ludźmi. W celu ochrony nosorożca indyjskiego zostały utworzone specjalne rezerwaty przyrody, takie jak Park Narodowy Kaziranga w Indiach, który jest domem dla największej populacji tego gatunku na świecie. Nosorożec indyjski ma bardzo małą sferę osobistą i może być bardzo agresywny wobec intruzów. Mimo to, jest to zwierzę bardzo spokojne i łagodne w stosunku do swojego potomstwa i innych członków swojego stada. Nosorożec indyjski to niesamowite zwierzę, które zasługuje na naszą uwagę i ochronę. Mamy nadzieję, że te 10 ciekawostek przybliżyły Wam ten gatunek i zachęciły do dalszego poznawania świata przyrody. Tarsiusze to małe, nocne ssaki, które zamieszkują lasy deszczowe Azji Południowo-Wschodniej. Ich wyjątkowy wygląd i zachowanie sprawiają, że są jednymi z najbardziej fascynujących stworzeń na naszej planecie. Oto 10 ciekawostek na temat tych niewielkich, ale niezwykłych zwierząt. Tarsiusze to jedne z najmniejszych ssaków na świecie, dorastają do zaledwie 12 do 15 cm długości. Mimo to, ich oczy są nieproporcjonalnie duże w stosunku do reszty ciała, każde oko ma średnicę około 16 mm, co jest większe niż ich mózg. Te małe stworzenia są jednymi z najstarszych ssaków na Ziemi. Ich przodkowie żyli już 45 milionów lat temu. Tarsiusze są jedynymi żyjącymi przedstawicielami rodziny Tarsidae i są uważane za żywe skamieniałości. Tarsiusze są wyjątkowe wśród ssaków ze względu na ich zdolność do obracania głowy o 180 stopni w każdą stronę. Dzięki temu mogą widzieć za siebie bez konieczności poruszania ciałem. Te nocne stworzenia mają niesamowitą zdolność do skakania, potrafią pokonać odległość do 40 razy większą niż długość ich ciała. Ich długie, chude nogi są przystosowane do skakania między drzewami w poszukiwaniu pożywienia. Tarsiusze są mięsożerne i żywią się głównie owadami, ale czasami zjadają także małe kręgowce, takie jak ptaki czy jaszczurki. Polują w nocy, wykorzystując swoją doskonałą ostrość wzroku i słuchu. Mimo że tarsiusze są samotnikami, komunikują się ze sobą za pomocą dźwięków o wysokiej częstotliwości, które są niesłyszalne dla ludzkiego ucha. Te dźwięki są używane do oznaczania terytorium, ostrzegania przed drapieżnikami czy znalezienia partnera. Tarsiusze są monogamiczne, co oznacza, że zwykle łączą się w pary na całe życie. Samica rodzi jedno młode po ciąży trwającej około 6 miesięcy. Niestety, tarsiusze są zagrożone wyginięciem z powodu utraty siedlisk, polowań i handlu zwierzętami egzotycznymi. Wiele gatunków tarsiuszy jest wpisanych na listę gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, IUCN. Tarsiusze mają bardzo długie palce, które pomagają im chwytać gałęzie i liście podczas przemieszczania się między drzewami. Ich pazury są przystosowane do chwytania i trzymania się gałęzi. W kulturze lokalnej ludności Azji Południowo-Wschodniej, tarsiusze są często uważane za zwierzęta duchowe i są otoczone wieloma legendami i wierzeniami. Niestety, te wierzenia czasami prowadzą do zabijania tarsiuszy w celach rytualnych. Tarsiusze to niewątpliwie jedne z najbardziej niezwykłych stworzeń na naszej planecie. Ich wyjątkowe cechy i zachowania sprawiają, że są fascynującym obiektem badań dla naukowców, a także źródłem inspiracji dla miłośników przyrody na całym świecie. Ochrona tych niewielkich, ale niezwykłych zwierząt jest kluczowa dla zachowania bioróżnorodności naszej planety. Dziobak to jedno z najbardziej niezwykłych zwierząt na świecie. Jego wygląd i zachowanie sprawiają, że jest jednym z najbardiej fascynujących gatunków do badania. Dziobak ma dziób podobny do kaczki, jego dziób jest miękki i elastyczny, co pozwala mu na łatwe przeszukiwanie dna rzeki w poszukiwaniu pożywienia. Dziób dziobaka jest również wyposażony w elektrorecepcję, co pozwala mu wyczuwać elektryczne pola wytwarzane przez zdobycz. Dziobak ma pływaczki i dzięki pływaczkom na przednich łapach, dziobak jest doskonałym pływakiem. Potrafi zanurkować i pozostawać pod wodą nawet do 10 minut. Dziobak jest jadowity, samce dziobaka mają kolce na tylnych łapach, które wydzielają jad. Jad ten jest na tyle silny, że może powodować silny ból i obrzęk u ludzi. Dziobak ma unikalny sposób karmienia młodych, dziobak nie ma sutków, więc karmi swoje młode mlekiem, które wydostaje się z gruczołów mlecznych przez skórę. Dziobak jest gatunkiem bardzo tajemniczym ze względu na swoje nocne zwyczaje i skrytą naturę, trudno jest obserwować dziobaki w ich naturalnym środowisku.
To sprawia, że wciąż wiele aspektów ich życia pozostaje nieodkrytych. Nosacz sundajski. Charakterystyczną cechą nosacza sundajskiego jest długi, wydłużony nos. U samców nos ten jest większy i bardziej widoczny niż u samic. Nos ten pełni funkcję sygnalizacyjną, im większy nos, tym większe szanse samca na przyciągnięcie partnerki. Nosacz sundajski żyje w grupach, które składają się z jednego samca i kilku samic wraz z młodymi. Samiec pełni rolę lidera grupy i broni jej przed intruzami. Nosacze sundajskie są bardzo aktywne w dzień, a nocą odpoczywają na drzewach. Są doskonałymi wspinaczami i potrafią skakać z drzewa na drzewo na odległość nawet do 15 metrów. Nosacze sundajskie komunikują się ze sobą za pomocą różnych dźwięków, od krzyków po delikatne piski. Wykorzystują także gesty i mimikę twarzy do przekazywania informacji. Nosacze sundajskie są bardzo ciekawskie i inteligentne. Potrafią używać narzędzi, na przykład patyków do zbierania owoców z drzew.